Szanowni Państwo, dzień dobry, jest mi niezmiernie miło, mam wielki honor i zaszczyt powitać Państwa 16 grudnia w piątek w budynku Sejmu Rzeczpospolitej na uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza. Tytułem wstępu zaznaczę, że spotykamy się w budynku G, czyli najstarszej części kompleksu parlamentarnego, który pamięta tamte czasy. Nieopodal stąd, 100 lat temu, wybrano prezydenta Gabriela Narutowicza przez Zgromadzenie Narodowe na właśnie głowę państwa. Później okoliczności tragiczne 16 grudnia 1922 roku, zabójstwo w Zachęcie. Ten budynek już wtedy był częścią kompleksu parlamentarnego, więc jest to pewna symboliczna klamra historyczna dla naszego wydarzenia. Uzupełnię również, że tablica, którą za chwilę odsłonimy, to replika tej wiszącej w dwudziestoleciu międzywojennym w budynku sejmowym. Na uroczystości pragnę serdecznie przywitać wicemarszałek Sejmu panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. Witam również wicemarszałka Sejmu pana Włodzimierza Czarzastego. Dzień dobry. Serdecznie witamy także kierownictwo Kancelarii Sejmu, minister Agnieszkę Kaczmarską wraz z zastępcami Krystianem Młynarkiem i Dariuszem Salamończykiem. Witam wszystkich zgromadzonych gości, posłów, senatorów, reprezentantów Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej i profesora Andrzeja Friszkę. Dzień dobry. Bardzo proszę wicemarszałka Sejmu pana Włodzimierza Czarzastego o odczytanie przyjętej uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy tragicznej śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy tragicznej śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza. 16 grudnia 2022 roku przypada setna rocznica tragicznej śmierci wybitnego męża stanu, pierwszego prezydenta niepodległej Polski, Gabriela Narutowicza. Gabriel Narutowicz urodził się w marcu 1865 roku w Telszach na Litwie w rodzinie ziemiańskiej o tradycjach narodowo-wyzwoleńczych. Studiował na Uniwersytecie w Petersburgu, a następnie w Szwajcarii, gdzie zaangażował się w pomoc Polakom prześladowanym przez władze carskie. Objęty nakazem aresztowania na terenie kraju przyjął obywatelstwo Szwajcarii, gdzie przebywał aż do odzyskania niepodległości przez Polskę. Wybitny naukowiec oraz ceniony inżynier, konstruktor, projektował i prowadził budowę wielu hydroelektrowni w Europie Zachodniej, równolegle rozwijając karierę akademicką. W czasie I wojny światowej aktywnie działał na rzecz sprawy polskiej, był prezesem Polskiego Komitetu Społecznego w Zurychu i członkiem dyrekcji Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę na zaproszenie polskiego rządu powrócił do kraju, gdzie objął stanowisko ministra robót publicznych, a następnie ministra spraw zagranicznych. 9 grudnia 1922 roku został wybrany na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej głosami Centrum, Partii Chłopskich, Lewicy oraz Mniejszości Narodowych. Wywołało to ostre protesty środowisk prawicowych, które rozpętały napastliwą kampanię prasową wymierzoną w prezydenta elekta oraz demonstracje podważające jego wybór określany mianem zdrady narodowej. 16 grudnia 1922 roku prezydent Gabriel Narutowicz podczas wizyty w warszawskiej Zachęcie został zastrzelony przez nacjonalistę Eligiusza Niewiadomskiego. W setną rocznicę tych dramatycznych wydarzeń Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd prezydentowi Gabrielowi Narutowiczowi i czci jego pamięć, a jego tragiczną śmierć uznaje za uniwersalną przestrogę przed fatalnymi skutkami szerzenia w życiu publicznym nienawiści i pogardy oraz polityki nietolerancji i ksenofobii. Dziękuję. Dziękuję.
Panie Marszałku, bardzo dziękuję. Bardzo proszę panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, wicemarszałek Sejmu, o odczytanie listu od marszałek Sejmu pani Elżbiety Witek. Uczestnicy odsłonięcia tablicy upamiętniającej pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza w setną rocznicę jego tragicznej śmierci jest wyrazem hołdu dla wielkiego Polaka. Gabriel Narutowicz był jednym z tych naszych rodaków, którzy swoją młodość zmuszeni byli spędzić poza granicami ojczyzny. Na migracji zdobył solidne wykształcenie, stając się cenionym w Europie inżynierem. Nie rezygnował jednak z działalności społeczno-politycznej na rzecz kraju. Gdy Polska dźwignęła się z mroków niewoli, powrócił, by służyć swoim licznym talentom ukochanej Polsce. Jego wiedza, negocjacyjne umiejętności oraz znajomość spraw zagranicznych zyskały ogromne uznanie marszałka Józefa Piłsudskiego. Podziwiał Narutowicza za mądrość, pracowitość, konsekwencje działania, prawy i niezależny charakter. Konstytucja marcowa określiła ostateczny kształt ustroju państwa i zgodnie z jej postanowieniami w listopadzie 1922 roku na Zgromadzeniu Narodowym spoczął obowiązek demokratycznego wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm i Senat wybrały Narutowicza w piątym głosowaniu. Niestety część społeczeństwa nie potrafiła pogodzić się z werdyktem demokracji. Antagonizmy pomiędzy partiami o różne wizje przyszłości Polski, jak również radykalizujące się poglądy, nie sprzyjały wyciszeniu rozeskwianych emocji. Na ulicach Warszawy w prezydenta elekta zmierzającego do Sejmu na zaprzysiężenie ciskano kamieniami i śnieżnymi kulami. W Galerii Sztuki Zachęta dopełnił się akt fanatycznej nienawiści. Idee tolerancji i demokracji, za które pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej złożył ofiarę życia, są dzisiaj powszechnie szanowane. Przetrwały niemiecki, sowiecki totalitaryzm, system wojenny i powojenny, by w końcu zwyciężyć. Jednak za to zwycięstwo miliony Polaków zapłaciło życiem, setki tysięcy było represjonowanych i więzionych. Odsłaniana dzisiaj tablica pamiątkowa przypomina nie tylko polityczną, społeczną i naukową osobowość, lecz także w wymowny sposób nawiązuje do historii parlamentu. Niech słowa marszałka Piłsudskiego o Gabrielu Narutowiczu widzi prosto i trzeźwo, lecz umie widzieć i daleko, będą dla nas przesłaniem. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania repliki tablicy pamiątkowej. Ufam, że stanowić będzie jeden z dowodów zaangażowania współczesnego Sejmu w kształtowanie pamięci historycznej. Elżbieta Witek. Szanowni Państwo, a ja ze swojej strony chciałam podziękować wszystkim, bo to, że ta tablica wróciła do Sejmu, to jest praca wielu, wielu osób. Powstał ten pomysł w Gdańsku, to z Gdańska przyszedł głos, że trzeba tę tablicę w Sejmie znowu zawiesić po tylu latach. To posłowie Małgorzata Chmiel, Piotr Adamowicz przychodzili tutaj, wydeptywali drogę i przekonywali wszystkich, że to jest bardzo ważne. Bo to jest bardzo ważne, skoro obywatele mówią o tym, że taka tablica powinna wisieć w parlamencie, w budynku Sejmu i przypominać o tym, co jest bardzo ważne, że bardzo ważna jest tolerancja, szacunek, zatrzymywanie nienawiści, agresji, to taki dobry, jasny sygnał, że może nasz kraj będzie podążał w dobrym kierunku. Każda oddolna inicjatywa, która może znaleźć swoją realizację w Sejmie, jest bardzo ważna. Także dziękuję wszystkim, bo bez tego pomysłu my tutaj w Sejmie, Kancelaria Sejmu, pani minister, pani marszałek, nie zrobilibyśmy tego wszystkiego. Dziękuję Państwu bardzo ważnie i to znamienne, że dzisiaj, dokładnie w rocznicę śmierci, dokładnie nawet prawie godzinę, bo prezydent został zastrzelony, a godzinie 12:20 odsłaniamy tę tablicę i mam nadzieję, że to będzie pamięć o czymś dobrym, ale także przestroga dla nas wszystkich, do czego może doprowadzić nienawiść. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, bardzo dziękujemy. Proszę teraz po krótkiej przerwie technicznej, o zabranie głosu pana Mariana Muczyńskiego. Serdecznie witamy.
Dzień dobry Państwu. Godzina i 20 minut pociąg opóźnienia. Następnie kilka słów o nas. Georgis Bogdanis, absolwent Wydziału Elektroniki, przewodniczący Komisji Historycznej Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Marian Muczyński, absolwent Wydziału Elektrycznego. Michał Rybicki, absolwent Wydziału Architektury, nieobecny, lekarze nie wyrazili zgody na wyjazd. Politechnika Gdańska jest położona przy ulicy Gabriela Narutowicza, nazwanej tak po wojnie, później zmienionej na Majakowskiego, w latach 90. ponownie na Narutowicza. Ze względu na krótki udostępniony mi czas, pominę drogę do wspólnego sukcesu, dzięki któremu tu jesteśmy. A więc jesteśmy z Gdańska, a tam w 2018 roku manifestacja ONR-u, w 2019 roku zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza. Te fakty łączą się w całość. Postanawiamy z przyjaciółmi doprowadzić do odtworzenia w Sejmie tablicy poświęconej prezydentowi Narutowiczowi. I jest przełom, i jest tablica. Po 3 latach. Dziękujemy wszystkim, którzy doprowadzili do zrekonstruowania tablicy. Podziwiamy zespół pana dyrektora Biblioteki Sejmowej, doktora Wojciecha Kulisiewicza. Zdaję sobie sprawę z wysiłku, który trzeba było włożyć, aby w okresie 2 miesięcy ją wykonać. A ile trzeba było analiz i przygotowań. My to robiliśmy w czasie pandemii. Czas jakby stał w miejscu. Najciekawsze jest to, że niezależnie od siebie doszliśmy do tych samych wniosków w ustalaniu wymiarów. I to prawdopodobnie zupełnie innymi metodami. Dziękuję panu redaktorowi Markowi Henslerowi, który natchnął nas tą ideą. Bez niego nic o tablicy nie wiedziałbym. Wdzięczni jesteśmy pani marszałek Sejmu Małgorzacie Kitawie-Błońskiej, sprawczyni tej realizacji. Dziękujemy panu posłowi Piotrowi Adamowiczowi, który nas właściwie poprowadził. A na koniec, mam nadzieję, że tablica ta umieszczona będzie kiedyś zgodnie z intencją wnioskodawców, którą wyraził w imieniu klubu PSL Wyzwolenie poseł Eugeniusz Śmiarowski. Cytat. Sejm uchwala wmurować w gmachu sejmowym na miejscu widocznym i dla wszystkich dostępnym tablicę pamiątkową poświęconą pamięci pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej. Miała przypominać, odstraszać i skłaniać do refleksji. Ostrzegać przed skutkami nienawistnej propagandy. Nie musi wisieć w miejscu zaszczytnym. Może to być na przykład przyszłe Muzeum Parlamentaryzmu, a nawet hol, przez który przechodzą goście i wycieczki szkolne. Oby nie trzeba było następnych takich tablic. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Dodam, że pan Marek Henzler i dyrektor Biblioteki Sejmowej, Wojciech Kulisiewicz, są dzisiaj z nami, także witamy i dołączamy się do tych podziękowań. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Andrzeja Friszkę. Proszę państwa, parę słów. Właściwie o co chodziło? Słyszymy o nienawistnej kampanii. Wiemy, że zakończyła się ona strzałem w Zachęcie, ale co było powodem tego wszystkiego? Otóż powodem tego był zasadniczy spór, kto ma w prawo budować Polskę i wyłaniać jej naczelne władze. Czy tylko to ugrupowanie polityczne, które uważało się za tą najlepszą część polskości, czyli narodowa demokracja wtedy, czy wszyscy obywatele Rzeczpospolitej. Narutowicz został wybrany, jak wiemy, tu było przypomniane, głosami lewicy, centrum i mniejszości narodowych. Posłów mniejszości narodowych również, którzy byli obywatelami Rzeczpospolitej. Przeciwnicy Narutowicza i tego wyboru głosili, że mniejszości narodowe nie mają prawa wpływać na kształt Rzeczpospolitej i władz naczelnych. I to był właściwie konflikt główny. Oto się potoczyła cała ta straszna kampania, gdzie padały słowa ich prezydent, żydowski prezydent, zawada, zapora, obraza narodu polskiego. Trwało to parę dni.
kiedy i trwało nie tylko w prasie, trwało też na ulicach, tu sąsiadujących ulicach, gdzie tłumy podnieconej, rozwydrzonej młodzieży, nie tylko młodzieży, demonstrowały przeciwko wybranemu prezydentowi, a kiedy jechał na zaprzysiężenie, obrzuciły go błotem, grudkami lodu. Natomiast posłowie prawicy nie przyszli na zaprzysiężenie. No i stało się 16 grudnia, równo 100 lat temu. Ta zbrodnia miała niestety ciąg dalszy. Miała ciąg dalszy w postaci przerażającej właściwie pod względem moralnym akcji czczenia mordercy w wielu kościołach. W postaci przemilczania przez prawicę jej odpowiedzialności za tą zbrodnię i za to, co się wtedy stało. Słynny jest ten artykuł, jego tytuł Ciszej nad Trumną. Ta zbrodnia miała też te konsekwencje psychologiczno-społeczne w polskim życiu politycznym, że podzieliła tak, że właściwie już porozumieć się właściwie nie było można. I przychodziły kolejne kryzysy. Jesienią 23, kiedy rząd Hienopiasta, czyli prawicowy, strzelał do robotników Krakowa. No i później, w maju 26, kiedy ponowne dojście rządu Hienopiasta do władzy wywołało na lewicy takie wzburzenie, przypominano wtedy ten grudzień 22 roku i listopad 23, było to takie wzburzenie, które towarzyszyło przewrotowi majowemu. I w zasadzie można powiedzieć, że ten mord w gruncie rzeczy może nie przekreślił od razu, ale ostatecznie przekreślił polską demokrację, polski parlamentaryzm. Czy z tego płynie jakaś nauka dla nas dzisiaj? Tak, uważam, że bardzo płynie ważna nauka. Oglądamy przecież codziennie niesłychane rzeczy w propagandzie wymierzonej w przeciwników politycznych. Niesłychane oskarżenia. I to jest rzecz przypominająca tamten tragiczny tydzień. I oby to się nie powtórzyło. Z tym memento powinniśmy żyć, a zwłaszcza tu w parlamencie, kiedy wszyscy posłowie wszystkich klubów są odpowiedzialni za przyszłość Polski, za to, żeby była bezpieczna, lepsza, żebyśmy mogli budować przyszłość. I z tymi życzeniami chciałem Państwa pozdrowić i podziękować za ten akt pamięci o prezydencie Narutowiczu. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi akt odsłonięcia tablicy, którego dokonają wicemarszałkowie Małgorzata Kidawa-Błońska i Włodzimierz Czarzasty oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, a także pan Marian Muczyński. Proszę o brawa. Przed nami teraz ceremonia złożenia kwiatów. Kwiaty będą składać wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Jeszcze chwila dla fotoreporterów w takim razie.
ceremonia złożenia kwiatów w tym samym składzie. Pani marszałek, panie marszałku, pani minister, bardzo dziękujemy za obecność. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia.